Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Oświadczenie lidera Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Temat jest wiadomy, stanie Prawa i Sprawiedliwości na ten temat, a także diagnoza, co zrobić dalej. Diagnoza oraz recepta, co zrobić dalej. Panie premierze, bardzo proszę. Proszę Państwa, doszło do niezwykłych i bulwersujących wydarzeń, które wskazują po pierwsze na to, że w Polsce łamane jest prawo. Łamane jest prawo w ten sposób, że przedstawiciel rządu, można sądzić, że mający pełnomocnictwa premiera, domaga się nadużyć ze strony Banku Narodowego, a z drugiej strony szef Banku Narodowego domaga się tego, by dokonywać zmian w składzie Rady Ministrów. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z działaniami o charakterze nielegalnych. Mamy do czynienia z opisem sytuacji w państwie, rozkładu aparatu państwowego, fatalnego stanu finansów publicznych oraz bardzo trudnej sytuacji inwestycji, w tym inwestycji bardzo ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Mamy nowe informacje na temat wiedzy premiera w sprawie Amber Gold. No, wiemy teraz, że znacznie wcześniej niż to przyznawał, o tej sprawie wiedział. Mamy informacje o tym, że osoby o wysokiej pozycji politycznej załatwiają sobie sprawy rodzinne w aparacie finansowym. Jednocześnie mamy tam diagnozę odnoszącą się do tego, jak ten aparat finansowy działa. Mamy do czynienia z informacjami, które łącznie biorąc wskazują, że władza oszukuje społeczeństwo, permanentnie oszukuje społeczeństwo, bo przecież wszystkie te informacje o rzeczywistym stanie finansów publicznych państwa czy inwestycji są ukrywane. W tej opowieści, która jest snuta przez władzę, jest zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z sytuacją, w której można podsłuchiwać, i to co najmniej przez rok, najważniejszych ludzi w państwie. A więc sytuacją, która pokazuje, że poziom bezpieczeństwa państwa jest, można powiedzieć, zerowy. To jest ilustracja tego stanu rozkładu państwa, o którym tutaj mówiono. Krótko mówiąc, mamy wszelkie przesłanki, żeby uznać, że ta władza musi odejść. Jedyną właściwą reakcją na ujawnienie tych dokumentów jest dymisja rządu Donalda Tuska. I oczekujemy, że o godzinie 15 dzisiaj Donald Tusk tą dymisję zgłosi. Jeżeli jednak to nie nastąpi, to wtedy zapowiadamy wotum nieufności dla rządu i można powiedzieć, że tą konferencją prasową otwieramy rokowania międzypartyjne w sprawie kandydata na premiera. Nie zgłaszamy wtedy, jak to było w roku 2013, z góry kandydata, tylko chcemy o tym rozmawiać. Bo naprawdę każdy dzień trwania tego rządu zagraża bezpieczeństwu państwa. My wiemy, to już jest gołym okiem widoczne, że będzie prawdopodobnie podjęty, czyli niemalże na pewno podjęty tego rodzaju dyskurs w obronie tego rządu. Jest trudna sytuacja międzynarodowa, nie wiadomo skąd te informacje się wzięły, być może, że to jest jakaś interwencja zewnętrzna, musimy bronić tego rządu. Otóż proszę Państwa, to jest taki rząd, który z całą pewnością nie jest w stanie ani zapewnić nam bezpieczeństwa, ani zrealizować żadnego polskiego interesu. On jest w stanie realizować wyłącznie interesy pewnego skądinąd dosyć wąskiego środowiska. I to jest widoczne gołym okiem. Ja dodam jeszcze jedno, mianowicie te uzasadnienia, które zgłaszał minister Sienkiewicz, by
stwierdzić, że dojście do władzy PiS-u będzie jakimś nieszczęściem, są całkowicie kłamliwe. Za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości byliśmy rekordy, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne. Nie było żadnego wycofywania tych inwestycji w Polsce. W 2007 roku mieliśmy najwyższy poziom inwestycji w ciągu całego tego okresu od 1989 roku. Krótko mówiąc, to są kłamstwa. Być może ludzie na poziomie pana Sienkiewicza w to wierzą, no bo jest pewna grupa społeczeństwa, można powiedzieć, zaczadzona tym przemysłem pogardy i nienawiści. Ale jeżeli ktoś odnosi się do faktów, a ministrowie powinni znać fakty, to one są właśnie takie. Jeszcze raz wracam do myśli zasadniczej. Ten rząd powinien podać się do dymisji i w każdym normalnie funkcjonującym państwie demokratycznym podałby się do dymisji, nie miałby żadnych szans, musiałby się podać do dymisji. Nie wiem, jak będzie w Polsce, mam nadzieję, że tak będzie, ale jeżeli tak nie będzie, to przystąpimy do akcji, a każdy, kto nie będzie chciał wziąć w niej udziału, będzie brał odpowiedzialność za ten stan państwa, czyli teoretyczne państwo, rozkład państwa. Nie będę tutaj cytował słów, ale stan finansów publicznych został opisany w sposób bardzo dosadny i jednocześnie za sytuację, w której nawet najbardziej istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa inwestycje są w tej chwili w takim stanie, że trzeba będzie czekać lata na ich zakończenie. Dziękuję bardzo.